Cześć, witamy wszystkich serdecznie w kolejnym wyzwaniu. Sarłe jestem dzisiaj. Hej! Siedzimy dzisiaj w kasie. Sarłe wymyśliła wyzwanie, w którym podejmiemy się zrobienia simki w kompletnie innym stylu, jaki robimy. W sensie ja zrobię tak jak Sara, a Sara zrobi tak jak ja. Czyli tak generalnie mam tak ciuteńkę trudniej, bo... Ciuteńkę. No ja już mówiłam Al Pacino, że on może w sumie sobie wygenerować losową simkę, troszkę tam przy niej pogrzebać i to będzie mój styl. Natomiast... Ale ja to zrobię dokładnie. A Al Pacino tak przy tych swoich simkach tak ciumcia i ciumcia. I ja tak nie umiem kompletnie, wy wiecie, że będziesz w kasie... Będziesz dawać rzęsy z tych... z okularów, czy... Nie będę. Nie wiem, no może będę, zobaczę, ja w ogóle, dobra, jestem przerażona trochę, ale żeby może nie przedłużać, to zaczynamy. A, jeszcze jedną rzecz powiem, bo jeszcze do tego wymyśliłam, że każdy z nas wypisało sobie, i nie mówiliśmy sobie nawzajem, wypisało sobie trzy, według nas, najbardziej charakterystyczne cechy wizualne dla naszych simów. Ja sobie wypisałam swoje, Al Pacino sobie wypisał swoje, i na końcu sprawdzimy, czy zawarliśmy te cechy w tych naszych simkach. Simów oczywiście nie robimy z przyczyn, wydaje mi się, całkiem oczywistych, długie baby stylu. Tak. No dobrze, więc możemy zaczynać. Powodzenia, Al Pacino. O, powodzenia, Sarłe. Przyda mi się, dziękuję. Dobra, zacznę od tego. No to nie moja wina. Zacznę od tego, że ją ogolę i... O kurde. I zmyję jej makijaż i nałożę jej twojego skina. To będzie połowa sukcesu. Dobra. Połowa sukcesu za nami. O nie, bo ty masz też takie oczy, nie? Takie z modów. Aha. Ja nie mam. A ja chyba... A może mam? A może mam? Ty masz zamienniki przecież. Ja też mam zamienniki. Ale ja mam zamienniki, które chyba wyglądają jeszcze bardziej growo. Tak. Niż ten, tak, ostatnio faktycznie dostałem komentarz na temat oczu, że moje oczy są za bardzo alfowe. No są alfowe, dlatego ja mam alfowe oczy. Ej, może nawet to są te. Zrobię sobie takie oczy, bo ty takich chyba używasz, albo podobnych. Dobra, mi one tam nie pasują, ale to... to nie moja simka, w sensie moja, ale nie moja. Nie wiem, ja jak na razie próbuję sobie jakąś simkę zwizualizować jakkolwiek. Jest to dosyć trudne, bo wcześniej w ogóle nie patrzyliśmy, to znaczy ja nie patrzyłem, a nie wiem jak Sara, czy ona nie patrzyła na moje... Ja chciałam, ale szukałam na Discordzie i nie znalazłam. Kurde, już mam problemy. Już masz problemy. No, bo wiesz, bo ja nawet jakbym bardzo chciała, to ja nie umiem zrobić rzeczy niektórych. Zapewne duże razy dzisiaj usłyszymy w ustach, że jestem debilem. O nie! Będę musiała użyć tego, rzęs oczu. Rzęs z okularów, bo z tym twoim skinem one się nie synergizują. Kurde, a te znowuż się tak wygięły jak na nie. Dobra, rzęsami zajmiemy się za chwilę. Najwyżej wezmę innego skina, no to nie jest chyba największy problem. Nie no, jest straszliwy problem, prawdę mówiąc. Jest, trudno jest zrobić niedomuskanych oczu. Niedomuskanych oczu? Czyli jakich? Czyli takich jak moje, w sensie ja się muszę powstrzymać od robienia niektórych rzeczy. A skąd ty wiesz? A może ja po prostu mam taką finezję, że to jest bardzo skomplikowana czynność? Tylko po prostu... That's the secret, rozumiem. Tylko po prostu ja mam tak, że wiesz, jak mistrz. Ja machnę dwa razy i już jest. Kurde. No i jest, i piękne. I jak nie machnę, to cały czas ta simka wygląda jak moja. Przegram to wyzwanie. Nie podoba. Nie no, będzie dobrze. My to zrobimy, na pewno. Pogorszyłam sprawę. Jezu, mi to wszystko jest nie bardzo. Ale... Próbuję tu uratować się w ogóle jakimiś gotowcami w ogóle, ale to mi w ogóle nie idzie.
W ogóle możecie dać znać, czy chcielibyście więcej takich właśnie wyzwań z Al Pacino. Albo z kimś innym. Ja w ogóle czekam na jakąś piękną propozycję, jeżeli chodzi o wyzwanie do speedbuildów. Bo my z Saro jak najbardziej. Totalnie. Ja uwielbiam. Może na przykład budowanie ze słuchu. Nie, to już nie będziemy odgrzewać kotleta. Dziękuję. Nie, no totalnie mi nie idzie. Może, jakbym poćwiczyła wcześniej w tym. Ojeju, aż to wymagasz takich ćwiczeń? Dobra, ty wiele lat sobie tutaj tworzyłeś, a ja nie, ja się totalnie na tym nie znam. Kurczę, bo czasami też mi się wydaje, że ty używasz takiego CC, który jakby wytwarza trochę ten efekt, a ja nie mam, a może włosami jak twarz zakryję, to będzie podobniejsza. O. Nie, no te oczy są okropne. Staram się w ogóle nie używać jakby CC, które Sara sama mi podesłała, nie? Możesz, no to tam ciuszki, to ich chyba nie będzie. Ale no, ale wiesz, ale to już będzie no, totalnie tak jak ty, nie? W sensie, no taki twój typowy set, to ja znam. Jak sobie go mogę bez problemu odtworzyć, no to nie wiem, czy to jest takie fair. No nie wiem, no na tym chyba polega to wysłanie. No, ale też jakąś, nie wiem, wodzę kreatywności. Co byś jeszcze wybrała innego? Ej, podoba mi się ta sinka. Nie wiem, czy coś będę tu przy niej jeszcze dziubała, bo ja zepsuję. Teraz tutaj potem Al Pacino przyjdzie z linijką i będzie sprawdzał, czy wszystko jest dobrze. On tu, nie ma, mówiłam, że tak tutaj będzie, ojejku, a ja tak, ty, nie no, podobna jest. W ogóle na pewno, ale nie no, jest podobna. Nie no, nie. Jakby ja mam wrażenie, że ja trochę zaczynam robić ciebie w Simsach niż twoje Simki. A może to tak jest coś w tym, że... Nie wiem. A, może jeszcze karnację mogę zmienić. Chociaż kolor włosów jednak taki zostawię jak teraz. O Jezu, bo ty jeszcze z profilu coś tam robisz, nie? Nie tylko na wprost. Kurde, ale z profilu to się nie prezentuje, to synka za bardzo. Moja z profilu, ej, nie daje radę. Możecie też na końcu napisać, czy nabralibyście się, że to jest właśnie, że, na przykład nie wiem, że tę simkę, którą stworzyłam ja, stworzył Al Pacino i na odwrót. No, ciekaw jestem, czy to by przeszło w ogóle. Czy ty coś robisz przy tych brwiach, czy nie? No przy wszystkim na pewno coś robisz, to głupie pytanie zadałam. Przy wszystkim, wszystko. Bo ja to tam, nie wiem, 90% rzeczy nie robię, ale to też jest coś charakterystycznego, prawda? A bekę będę miała, jak ja skończę przed tobą. Ale to jest niemożliwe. Wiesz co, no nie chcę nic mówić, ale troszeczkę tak. Ja w sensie teraz próbuję sobie już tak takie szczególiki dorobić. I też namyślić się co do poszczególnych elementów. Czy nie ma jakichś lepszych. Chcesz wątpię, czy ja tutaj cokolwiek już zmienię. Czy jakakolwiek zmiana tu będzie na lepsze. No ja bym powiedziała, że mogłeś na szybko zrobić tę simkę. Z naciskiem na szybko. Serio, ja ci nie chcę dołować. Mhm. Ale ja to już chyba skończyłem. No dobrze, to ja się pospieszę teraz. Nie no, no nie ma, to ja może sobie w międzyczasie porobię jakieś inne stroje. Możesz sobie porobić, ja już naprawdę kończę. Ja już tylko ciuchy. Dobrze. Znaczy ciało ogarniam, ale no dobra, już się przy ciele to się nie będę dłubać za bardzo. Mhm. Bo co ja mogę przy tym ciele wymyślić?
Boję się, co powiesz na moją simkę. Ja się boję, co ty powiesz na moją. Powiesz, Mruzia, obraziłaś mnie. Zawiodłaś mnie. Zawiodłaś mnie. Kasuj mnie na Discordzie. Kasuj filmy ze mną. Jak zobaczycie ten film na kanale, to znaczy, że się dalej przyjaźnimy. Tak, że się dalej przyjaźnimy i że po tych nagrywkach nie zerwaliśmy kontaktu. Tak, dokładnie tak. W sensie jest taka jedna cecha, która pasuje mi do ciebie w 100%, ale nie jeżeli chodzi o charakter, bo z takiej strony cię nie znam, ale wiem, że bardzo często dajesz tą cechę Simon. Dobra, no też mam dać cechy, bo ja już generalnie skończyłam. Nie, no jak chcesz, nie? Chcesz ja to jest losowe praktycznie. Nie. Ta-da! Weź mi przybliż. Już ci przybliżam. Proszę. O kurcze pieczone. O kurde. No powiedz, że ta twarz jest podobna. Twarz jest podobna. I co ja bym zmienił? Za duże oczy. Za duże? Ty dajesz mniejsze? Za duże. Poczekaj, ja sobie tak zobaczę, czy... Rzeczywiście, to może być ten element, który mi nie pasował cały czas. I są bliżej osadzone. Zawsze. Że są bardziej tak. Mhm. No rzeczywiście. Ale generalnie... Generalnie jest dobrze. I jest różowa. Ja żadnej z tych cech nie daję nigdy. Paranoiczka. Rzadko ty kiedy... Ty mi się tak z tą cechą kojarzysz. Bo może jestem, ale nie, ja daję niezrównoważony. Radę. Praktycznie zawsze. Niezrównoważony. Ale wiesz, paranoiczkę? Wiesz, dlaczego ty z tymi się z tym kojarzysz? No. Bo na jednej miniaturce, jak siebie tworzył... Nie, ty masz to nawet chyba na profilowym. Animację z tej cechy. A tą animację to jest losowy klikał, żeby fajne zdjęcie było. Ale no, kojarzysz mi się z tym totalnie. A usta, bo ja się nad ustami męczyłam. Też troszeczkę za duże. Za duże? Ja wszystko widzisz. Jednak ten taka ciągota została, bo ja to... Dobra, no może ja powiem w dwóch zdaniach, dlaczego coś zrobiłam w taki, a nie inny sposób. Zrobiłam twarz, wydaje mi się, trochę bardziej smukłą, bo ty robisz bardziej smukłą twarz, wydaje mi się, niż ja. Oczy takie bardzo wyciągnięte, bo ty robisz takie bardzo wąskie i szerokie oczy. Takie bardzo, bardzo, bardziej niż... Bo ja też tak mi się wydaje, że tak robię, ale ty robisz bardzo mocno. I takie właśnie one są na boki wyciągnięte i usta robisz takie smutne. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, w sensie w porównaniu do moich. Twarz. No ty robisz takie dumne, takie, o tak bym powiedziała. Bo u mnie każda simka wygląda troszeczkę jakby była albo wkurzona, albo miała bekę. Wiesz, o co chodzi, tak. Nie? Po prostu tak to wygląda. A jeżeli chodzi o ciało... A, jeszcze jeżeli chodzi o dobór, to ja wiem, że ty lubisz to wszystko w takich rose goldowych rzeczach. Tak. I dodatki bardzo subtelne. Zazwyczaj masz czystą cerę, w sensie gładką, że bez piegów i jakichś zmian. Tak. Chociaż często, ostatnio coś tam dodawałeś i się nawet tobie podobało. Tak, staram się teraz. Ale generalnie ja kojarzę twoje właśnie simki z tym, że mają taką porcelanową cerę, taką wiesz, o co chodzi. Tak. I nawet nie chodzi o kolor, tylko o tą strukturę, o. Brwi są takie raczej... No takie, nie wiem, takie ani zadowolone, ani niezadowolone, takie wiesz, takie eleganckie brwi. I raczej nie robisz tak, żeby brwi były ciemniejsze. Jak masz na przykład blondynkę, to blondynka ma blond brwi, nie? Tak. No. Wydaje mi się, że nawet jeżeli chodzi o te źrenice, to nawet w miarę ogarnęłam, to ja ci powiem, które to są. Na pewno... Miarę blisko. To nie są na pewno te, ale... Ale to są takie. Tak. Mhm. Ja nie miałam innych, bo miałam jeszcze do wyboru te, ale wydaje mi się, że te bardziej pasują, że ty masz coś właśnie, ten deseń takie ten. Więc no, te właśnie ogarnęłam. No jeżeli chodzi o strój, no to ja wiem, że ty lubisz te koszule, bo nawet chyba tam miałeś w swoim kasie i to jest w ogóle ładna koszula.
I ty lubisz, jak twoje simki są takie raczej eleganckie. Raczej nie takie giga eleganckie, jakby miały na jakiś bankiet iść, ale takie bardzo kobiece, o tak bym powiedziała. Tak. Tak bym to nazwała, w sensie kobiece. No wiesz, o co mi chodzi, że raczej buty na obcasie, raczej ubranie przylegające. Tak. I taka sexy babeczka. Pięknie opisujesz tą moją pracę. No i tak ja właśnie kojarzę w taki sposób. I że jeżeli chodzi o budowę ciała, bo to w sumie ten, to wydaje mi się, że biust robisz taki średni, nie jest jakiś giga duży, ale nie mały. Ten biust zawsze tam jest zarysowany. W sensie dla mnie to jest średni biust. Ja wiem, że to może być dla kogoś duży, ale dla mnie to jest średniej wielkości biust. Taka maseczka C bym powiedziała. No nie wiem, nie znam się tak za bardzo, ale mniej więcej tak bym to nazwała. I wiem, że ty masz mocno talię zarysowaną. Zawsze te simki mają... Oczywiście. Takie, no też takie, ten taki klepsydrowy kształt. I one są drobne zazwyczaj, chociaż nie są jakieś bardzo drobne. One są... Raczej bym powiedziała, że szczupłe, ale nie jakieś takie ultra szczupłe. Takie po prostu szczupłe. Takie, że no, na suwaczku to on pokazał, że to jest mniej więcej gdzieś tak w połowie. No, to w sumie tyle mam do powiedzenia. To znaczy, ja w ogóle się odniosę do tego, co my sobie pisaliśmy. Na pewno dokładne oczy, ty to w ogóle pierwsze, co ja pomyślałem i co ty pomyślałaś, żebym zrobił. Wąska talia i szerokie biodra też. Czek. Jej! Ja jeszcze zaznaczyłem drobny nos. Nie wiem, czy ten nos jest drobny, ale się starałam. Tylko jest, ja zawsze robię drobny nos. Wydaje mi się, że ty byś chyba robił trochę dłuższy. Chyba tak, on by był dłuższy. No, teraz to widzę. Tak, ale w ogóle dałaś, w sumie nie wiem, czy dałaś z gotowych, czy nie, ale to jest zawsze ten nos. Znaczy ja tu klikałam i ostatecznie wyklikałam ten, bo ma te dziurki od nosa takie, że wiedziałam, że one będą gigi. No, także... Ja zawsze ten nos daję. Dobra, możesz teraz ty się wypowiedzieć. Ja się wypowiem. Wiecie, może te simki nie są idealnie identyczne, ale te takie charakterystyczne rzeczy dla siebie znamy. Co prawdę mówiąc... Mnie to nie dziwi. Mnie to... Znaczy myślałam, że pójdzie mi gorzej, tak mi się wydaje. Jestem nawet z siebie zadowolona. Poszło dobrze. Tak, też tak myślę, że poszło dobrze. Także... Ale to było fajne. To się cieszę w sumie. Mi się wydaje, że fajny pomysł na właśnie taką serię, jakbyście chcieli więcej takich odcinków. Ja bardzo chętnie. Test znajomości taki trochę. I, ale patrz, no, udostępniam ci licencję do wykonywania tego wyzwania z innymi. Dobrze. Możesz sobie nagrywać, jak chcesz. Dobrze. Zezwalam ci. Także jeśli byście chcieli taką serię, kontynuację tego z innymi twórcami u mnie i u Al Pacino, dajcie znać u mnie i u Al Pacino. I w sumie powiem wam jeszcze szczerze, że to jest bardzo fajne, że można było, wiecie, jak patrzycie na Sima, ja na przykład jestem w stanie bardzo dużo powiedzieć, wszystko jestem w stanie powiedzieć o simkach Michała, że one, ja po prostu ja je widzę i w oczach, w sensie przed oczami, i ja dokładnie każdy szczegół widzę. Ale odtworzyć to już nie jest takie proste. Nagle się okazuje, że nie wiem, jak on to zrobił. No niby oczywiste, ale nie wiem. I tak mimo wszystko jestem z siebie bardzo dumna, z ciebie również, bardzo dobrze ci poszło. No, z ciebie też jestem zadowolony. No, także ty się wróć. Ty się witałeś, to ja się pożegnam. Nie, no, ty się pożegnam. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam was do oceniania, komentowania, subskrybowania na Instagrama mojego i Al Pacino. Na ale nie mam Instagrama kanałowego, halo. Ale masz prywatnego. No mam. Na prywatnego zapraszam was. Ojeju. Zapraszam was też na moją grupę i na mojego Discorda. O, zapraszam was, widzowie, Al Pacino, na mojego Discorda i na moją grupę. Robiłem ten serwer, jestem 7 dni. Tak, to jest dziecko tego oto człowieka, tego oto mężczyzny. To nasze wspólne dziecko. Nasze i trochę Natana. Także to taki troszkę patologiczne dziecko. Zapraszam was na to patologiczne dziecko. Także, no, to w sumie tyle. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Zdrowia. Cześć.